No hej, jest po godzinie 22. Skończyłem już taką pracę tam na dole, elektrykę i tak dalej. W sumie wszystko skończyłem. Pozostało mi tylko napisać jeszcze raport. Jest teraz poniedziałek, a we wtorek o godzinie 21 mam samolot. Na szczęście nie muszę teraz wracać do hotelu, tylko prześpię się tutaj na burcie. Zaraz sprawdzę, podobno miałem tu internet, jak się kablem połączę, zaraz się przekonam. W każdym razie plan jest taki, że właśnie jutro z samego rana, jutro po południu będę stąd uciekał. O 21, jak wspominałem, będę miał wylot do Paryża, a rano będę w Paryżu, potem jakieś przesiadka do Madrytu, z Madrytu gdzieś tam, jeszcze do La Coruny, potem samochód wynajmuję, no więc jutro już będę zajęty i pojutrze, cały czas sobie taki zajęty teraz będę. Ja trochę język mi się plącze, jak zwykle jestem już zmęczony, a jestem zmęczony, ponieważ przyjechałem tutaj rozwiązać pewien problem, ale jak zwykle bywa, okazało się, że tych problemów było więcej. Jeden był taki bardzo, bardzo poważny, ale na szczęście okazało się, że Bastuś jeszcze jakoś, bo tamten mózg funkcjonuje najważniejsze to, że jak stąd wyjeżdżam, to żeby system działał. To jest dla mnie najważniejsze, ponieważ klient musi zwyczajnie używać tego systemu. Jak on nie działa, to ma duże kłopoty. I okazało się, że nie powiedzieli nam o jednej rzeczy, że jeszcze jedna rzecz, że nie działa zwyczajnie, czyli nie miałem jednej części zapasowej ze sobą, no i musiałem kombinować, w jaki sposób zrobić, żeby system działał i to działał poprawnie, żeby nic się nie przyczepił i jakby w jakiś sposób omijając tą jedną część. No w każdym razie udało się, jest to rozwiązanie tymczasowe, ale jestem zadowolony, że wpadłem na ten pomysł, że to rozwiązałem i wszyscy szczęśliwi. Dobra, no to idę pod prysznic i spać. No hej, jest wtorkowy poranek, jestem w tej chwili w mesie oficerskiej. To jest skromny statek, więc i mesa skromna. W każdym razie zamieszanie od rana, dzwonią do mnie do pokoju o 8 rano, mówią, że łódka już na mnie czeka. A ja tak naprawdę dopiero rano chciałem teraz ten raport napisać, bo wczoraj już byłem padnięty. Nie pospałem sobie w ogóle, praktycznie w nocy nie spałem, ponieważ tak się statek kołysał, że nie byłem w stanie zasnąć. No i kurczę, taki nieprzytomny, budzą mnie, że statek, że czeka na mnie łódka, a ja raport nie zrobiony, w ogóle nie spakowany i tak dalej. Samolot mam o 21 i byłem zaskoczony, ponieważ mieli po mnie dopiero około 17 przypłynąć. No i na szybko wszystko powiedziałem, okej, do nich czekają, zrobiłem ten raport i tak dalej. Teraz się okazuje, że oni tutaj przypłynęli zwyczajnie po śmieci jakieś i żeby oszczędzić pieniądze, to taka padła propozycja, żeby przy okazji ja się z nimi zabrał, bo to strasznie drogo kasują za takie kursy. No, mi to tam nie przeszkadza, mogę z tymi odpadami tam sobie płynąć, no nie? Gorzej się martwię, co ja będę robił, gdzie ja spędzę tyle godzin tam na lotnisku, tam nic nie ma tak naprawdę. No nic, w każdym razie teraz czekam w tej mesie, coś mi do jedzenia przyniosą, jakieś śniadanko i będę zmykał pewnie niebawem. Ktoś po mnie przyjechał, tutaj widzę ciuchcie. Zobaczcie, jaki wagonik ładny. Na chodzie. W idealnym stanie wszystko tutaj jeździ. No hej, okazało się, że decyzję podjął agent. Decyzja jest taka, że nie zawieziono mnie na lotnisko, dlatego że musiałbym tam czekać 7 godzin. Stwierdził, że to jest zbyt niebezpieczne i przywieźli mnie do hotelu. Jako że w nocy nie spałem, bo statek tak się kołysał, że nie byłem w stanie usnąć, to teraz chyba troszkę nadrobię. No i gdzieś tak za jakieś 7 godzin czy 6 godzin przyjadą po mnie tutaj do hotelu i zabiorą mnie na lotnisko. I udam się z Kongo do Hiszpanii na kolejny projekt. No, teraz tylko sprawdzę, jak działa tutaj internet, bo udało mi się dostać tą kartę. Jestem w tym samym hotelu co ostatnio, ale jest znacznie mniej ludzi, więc udało mi się dostać tą kartę z darmowym internetem. Telefon mi też działa w razie czego, więc czuję się teraz już nie taki przytłoczony, bo mam kontakt ze światem. Dobra, idę lulu, bo naprawdę nockę miałem zarwaną. No i dalej w podróży, właśnie ładujemy się do minibusa i będziemy jechać większą grupą na lotnisko. Tak wygląda przed hotelem.
O, jakie rejestracje tu mają, zobaczmy. Jestem już na lotnisku. Ta kobieta, która tam idzie, nie będę specjalnie pokazywał zbyt dokładnie, ma nie dwie krople wody jak moja kuzynka. W każdym tutaj, podobnie jak w innych krajach afrykańskich... No picture, stop your picture. Why? You know it's not okay. What is that okay? That recording here? Stop your picture. Cancel your picture. Przeszedłem odprawę, musiałem wyłączyć kamerę, dlatego że na każdym kroku ktoś mnie straszy, że tu nie można nagrywać. To jest takie wkurzające. Nie można nagrywać. Ale dlaczego, to już nie powiedzą, tylko wyłącz, bo cię policja złapie. Może dlatego nie nagrywać, że 3 razy w międzyczasie łapówkę ode mnie chcieli. Do wszystkiego się przyczepiali, wszystko mi sprawdzali, co do grosza, ile mam pieniędzy przy sobie i tak dalej. I zawsze jak oglądali moje pieniądze, to brali na przykład tam na to $50 i pytali się, czy mogą wziąć, nie? Że many dla nich. Opieprzeni naprawdę. W każdym razie tutaj widzę, z tego co widzę, nie można za dużo kasy ze sobą mieć, bo naprawdę bardzo łatwo się jej pozbyć. Zaraz wam mówią, że to coś nielegalnego i tak dalej i się pozbędziecie większej kwoty. Każdemu jednemu najważniejsze, co sprawdzali, to właśnie portfel. Przeczesywali kilka razy. Dobra, tutaj pewnie też nie można nagrywać, więc wyłączam. No, do zobaczenia za 8 godzin. Agusia, to ujęcie specjalnie dla ciebie z Paryża. Zobacz, to reklamuje twoją ubiorą firmę, Givenchy. To chyba ten aktor, co mentalistę gra. Teraz będę zmieniał terminal. Żeby to zrobić, to muszę pojechać takim małym pociągiem. Mam jechać na terminal 2F. Takie mało czytelne to jest, jak wszystko na tym lotnisku. Zobaczcie, jesteśmy na 2E. Potem jest M, L, K i chyba z tego co rozumiem, to na K muszę wysiąść, tak? I potem tam pójść na piechotę pewnie. To może jednym słowem, dlaczego powiedziałem, że tu jest źle opisane lotnisko, ponieważ na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest bardzo dobrze opisane. Problem polega na tym, że ja mam się udać na terminal F, jak Franek. No i nie ma takiego terminalu, tylko wszędzie jest 2F. I na początku, jak miałem pierwszy raz na tym lotnisku, to nie wiedziałem, czy to jest ten sam terminal, czy inny. No zobaczcie, ja cały czas idę w kierunku 2F. I to jest prawidłowy. Więc nie wiem, skąd te oznaczenia różne właśnie, bo raz mówią F, raz 2F, a w każdym razie to jest to samo tutaj. No hej, wylądowałem właśnie w Madrycie. Powiem wam, że strasznie bolą mnie plecy od tego ciągłego latania. Te fotele, no niektóre są wygodne, inne nie. I te, którymi teraz latam, są bardzo niewygodne. I tak mówię, narzekam na ból w plecach tam na dole. A najgorsze jest to, że teraz mam dosłownie, no już teraz jest boarding na ten kolejny mój lot, więc muszę bardzo szybciutko dostać się na kolejny samolot. Kurczę, no nie wiem, muszę jakąś rehabilitację chyba zacząć przechodzić, bo te latanie inaczej mnie wykończy, to nie jest zdrowe na pewno. No i teraz lot z Madrytu do La Coruny. To jest mój lot. Jak doszedłem do bramki, to właśnie już wchodzą ludzie. Nawet nie zdążę rozprostować nóg za bardzo. No szkoda. Powiem wam, że jeżeli mój bagaż dotrze do miejsca docelowego razem ze mną, to będę bardzo pozytywnie zaskoczony.
cieszyłam się, bo same dobre wiadomości, bagaż dotarł bez problemu, nawet nie musiałam na niego czekać, samochód już, papierkową robotę załatwiłem, teraz właśnie idę po niego, to będzie Seat Leon. Pogoda piękna, więc nic, tylko pojechać, nawet będę jechał do hotelu, tylko muszę sprawdzić na laptopie, jaki jest adres tego hotelu. Nawet nie mam pojęcia, czy to jest pół godziny stąd, czy może 4 godziny, to się dopiero okaże. Dobra, szukamy tego autka. To jest, z tego co się orientuje, mi tłumaczyła przynajmniej, nie, chyba to będzie tam raczej. Chyba tam. Okazuje się, że to jest Seat w kombiku na Leon. Pierwszy raz widzę Leona w, jako kombi. Naprawdę, pierwszy raz w życiu. Wow.